Okej, my właśnie wróciliśmy z większych zakupów z Lidla. Mamy też kupionego grilla, ale mamy go na razie schowanego, więc pokażę Wam po prostu, jak będziemy go rozpakowywać. Myślę, że pojutrze. My zaraz robimy obiad i uciekamy na plażę i jutro jedziemy nad morze też troszeczkę poleżakować, więc mamy też takie większe zakupy. I tak, do grilla jeszcze kupiliśmy taką podpałkę i taką jakąś w płynie. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Tego grilla też zobaczycie. Grilla kupiliśmy w Castoramie. Tutaj mamy dużo różnego pieczywa. Tu mamy jakieś właśnie drożdżówki, tu mamy ciasteczka z truskawką, z jabłkiem, chyba z brzoskwinią. Część zamrożę, żebym mogła to jutro zabrać. Tutaj mamy bagietkę czosnkową. O, tutaj mamy takie. A czekajcie, zaraz Wam pokażę. Takie słone paluchy chorwackie. Więc takie całość pieczywa z Lidla. Tu mam jeszcze taki pokrojony chlebek, chyba drwala on się nazywał. O, i tutaj tak. Mam mięsko wieprzowo-wołowe do spaghetti. Mam filet z kurczaka i mam dwie paczki skrzydełek na grilla. Więc zaraz to schowam, bo jest mega, mega upał, jest chyba z 30 stopni. Tutaj mam chlebek tostowy i dwa opakowania tego sera, on jest najlepszy do tostów. Tu kupiłam kiełbaskę na grilla, polędwiczkę, którą zaraz będę robić. Dwa opakowania sera, tu mamy mięso na grilla, tu mamy mięso z kurczaka, już takie gotowe w marynacie. Tu mamy kręciołki z boczku. Tu mamy, co tu mamy? Tu mamy jakieś jogurty, gruszka, truskawka, marakuja i dwa naturalne. Mamy szpinak, mamy dwie Pepsi, mamy chipsy, lejsy i tutaj mamy duszki, mamy chusteczki. Kupiłam jeszcze te kotki, cukierki, mordoflejki. Mamy mozzarellę do tych pomidorków, które właśnie mój mąż kupił dzisiaj na targu. Tutaj mamy sos sojowy, bo nam się skończył. Serbri. Tutaj mamy masło orzechowe, bo już też dawno nie mieliśmy. Tu jakieś oshi cytrynowe. O, Maxi Kingi uwielbiamy. I tutaj kupiłam trochę przypraw, z racji tego, że no będziemy dopiero zaczynać przygodę z grillowaniem. Zobaczymy, jak nam to będzie wychodzić. Tu mamy tofu. To mój mąż bardzo dobrze tofu przygotowuje. Ono tak w zasadzie na surowo, bez jakby oporządzenia go nie jest jadalne, ale jak się go odpowiednio przyrządzi, to jest pycha. Kupiłam taką przyprawę do kurczaka, grill klasyczny. O, dwa razy. Kawa, bo się kończy. Mój ulubiony pistacjowy Miller Milś. Tutaj mamy ketchup, bo też się kończył. Makaron do spaghetti, sos. Tutaj mamy wędlinę, ciasteczka takie do podgryzienia, masło, które już się roztapia, chipsy, dwie wody i tutaj dwie ostatnie sztuki ekologicznoctu jabłkowego. O, tak, więc takie dwie butelki. Tu mam jeszcze zgrzewkę wody gazowanej. Chusteczki, nie wiem, czy Wam pokazywałam, tu mamy jeszcze kilka chwil, tu mamy wino białe, wytrawne i tu jeszcze mamy whisky. Więc ja to wszystko chowam, zabieram się szybko za obiad i ruszamy na plażę, a w dalszej części filmu zobaczycie, jak już będziemy otwierać grilla. Pokażemy Wam, jak wygląda i jakiego kupiliśmy. Tutaj mamy grill, mamy już go rozpakowanego. Takie wielkie pudło i kupiliśmy go w Castoramie, on kosztował około 200 zł, tak? 170 czy bliżej 200? Ja nie wiem, jak 200 chyba, nie? 180? 189? No, chyba z 200 zł kosztował. I teraz właśnie trwa składanie. Teraz coś pójdzie O, gładko taki jak. duży będzie ruszt. To Teraz jest coś pójdzie pokrywa. gładko jak No. przesmarowanie masełki, aby te. Ale Kanapki powiem, że pierwszy raz widzę taki zapas, do gdzie szkoły, są wiesz? opisane te śruby A, B, C, D, D. I tu te strony są też opisane. I to mnie cieszy. No. Dobra, tu mamy Widz. ruszt. No ale wybierz. Po prostu
teraz pójdzie... Dobra, pokażemy jak już będzie zmontowane.